Siemka, z tej strony Prasout i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Centrum Komunikacyjne na 100%. No i w tym odcinku zrobimy sobie poziom San Diego. Mamy do zrobienia tutaj dwie sekwencje. W jednej mamy aż 7 minikitów do zebrania i jeden bursztyn. No i Ulice San Diego to będzie ucieczka przed T-Rexem. Tam mamy 3 minikity już. No i dobra, kto nam się tu przyda? Ian, na pewno. You'll find a great dino Chyba shack John just Hammond też down się there. przyda. Tam na mostku będzie przejście na lewo. Z tego co pamiętam, z terminalem. Dobra, na samym początku potrzebujemy Zary. Dobra. I mamy pierwszy minikit. A temu rydemu trzeba pomóc, no ta. Fajnie. Fajnie łapie. Dobra, gdzie ja znajdę tą torbę? Może już zapomniałem, gdzie ona mogłaby być. Dobra. Niepotrzebnie się tu wracałem. Właśnie. Dobra, a właśnie, muszę przecież tu monety zbierać, zapomniałem o tym w ogóle. Ta. Na cholerę mi ta drabinka, jak zawsze przechodzę tym samym sposobem i jest dobrze. Dobra, Zara, idź już tutaj. What the? Mary Celeste. The crew of the Marie Celeste were eaten by dinosaurs too? Dobra, i tu mi się przyda Carter. Mam pierwszy, znaczy Boże, drugi już minikit. I słuchajcie, tutaj w ogóle ciężko to czasami nie zauważyć. Ale tutaj mamy właśnie belki. Takie. Czy tam pale.
I to w sumie możemy się dostać każdą postacią, nawet fabularnie, jakbyście chcieli. Hey, in here! I'm in this dinosaur crate! I don't understand where the crew got to. Oh, have we checked behind the ship for water skis? Dobra, Sarah Harding niech będzie. Oh, sure, drop the anchor after me! Gosh, pirates! Stop them! Tak, piraci, ar. Jestem Jack Sparrow, tylko że rudy. Dobra, Dennis Nedry się przyda. Zamiast Hammonda. No i tu będziemy mieli w sumie kolejne minikity. O Jezu, Trodony trzeba pokonać. Patrzę, czy mogę jakąś postacią coś rzucić, ale... A zresztą, i tak potrzebuję Barego. No i tutaj widzicie, że mamy minikita. I proszę bardzo. Tutaj będziemy mieli piątego. Quick, get me out. If you do, I'll tell you all about what happened on the ship. Oh, thank you. Drugiego pracownika uratowanego. Oczywiście. We left Isla Sorna, and chyba. I thought I'd take a nie, dostanę minikit. Then the crash woke me up and you guys rescued me. Sorry, were you expecting more? Here, have this. No. Okej, okay, i tutaj będziemy mieli przejście. A nie, on to naprawi. Dobra, trzeba jeszcze dwóch pracowników uratować. Chyba będzie wszystko. No way. Dobra, i tu będzie bursztyn. Tylko oczywiście ja zebrałem wszystkie bursztyny w oddzielnym odcinku. I tutaj potrzebujemy 60 tysięcy, żeby mieć tytuł wbrew wszystkiemu. Oh.
close! Just a little further! Whoa! Don't fall. Dobra, i tu będziemy mieli kolejnego pracownika do uratowania. Nie wiem, czy ja jednego nie pominąłem, ale chyba ominąłem. A nie, dobra. Czyli dwa były obowiązkowe. Ten był bardzo łatwy do pominięcia. No dobra, lecimy dalej. Dobra, i słuchajcie, tutaj musimy właśnie się przerzucić na Iana. Porzucać trochę T-Rexowi. Znaczy no trochę, aż trzy. No i dobra, mamy 8 minikitów. O, i tutaj musimy się trzymać cały czas prawej strony. Musicie zniszczyć tą reklamę, o właśnie. I tutaj zaraz będzie wyskocznia. Boże, myślałem, że mnie przesunęło za bardzo. Ale dobra, mamy ostatni minikit w taki sposób. Właśnie sobie tak to zdobyliśmy, ale szczerze... Już pociągnę do końca. Poniszczę sobie przedmioty, pozbieram tysiaki. No i minąłem. Dobra, ja chcę tylko pieniądze, tak naprawdę. Pieniądze się przydadzą na czerwone klocki na przykład. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. W następnym odcinku weźmiemy się właśnie za tą Isla Sorne, za tą wyspę. Ale nie wiem, czy zrobimy ją w jednym odcinku, czy może w dwóch, bo dosyć mało jest tych punktów informacyjnych. A z tego, co mi się kojarzy, to chyba też za dużo tam nie było. Ale zobaczymy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Jurassic World.